były miliony osób w Polsce, które za swoje śmieci nie płaciły. W związku z tym ta ustawa, która rozciąga jakby obowiązek na wszystkich obywateli w Polsce, również na tych, którzy do tej pory nie mieli zorganizowanego systemu zagospodarowania. Ja jestem rolnikiem, ja mieszkam na terenie gminy wiejskiej. Bardzo wiele gmin wiejskich nie miało żadnego systemu, zorganizowanego systemu zagospodarowania śmieci. Ten problem musiał być w Polsce rozwiązany. I w tym znaczeniu ta ustawa była potrzebna, która określa odpowiedzialność wszystkich ludzi za swoje śmieci. Ale nie może być sytuacji takiej, że ten, który śmieci praktycznie nie produkuje, a jest bardzo wielu ludzi, którzy właściwie żadnych śmieci, czy jakieś śladowe ilości tylko wytwarzają, ma być obciążony ogromną, wielką, przekraczającą jego możliwości finansowe opłatą. A jednocześnie sytuacja, z którą się zapewne wielu spotkało, że ten, który faktycznie wytwarza wielkie ilości śmieci, płaci grosze, a resztę podrzuca jak kukułcze jajo do tych pojemników, o których Państwo przed chwilą tutaj mówili. To musi być uregulowane, ale tak jak każde prawo, tworzą ludzie. I można to wszystko wyregulować, wyprostować tak, żeby nie było tych świętych krów niepłacących za śmieci, ale jednocześnie by nie obciążać ludzi więcej, niż oni faktycznie produkują, a jednocześnie na ile ich stać.